Aż muszę, słuchajcie, zacząć tu odcinek, bo taką rzecz przekminiłem, że to się nie dzieje, słuchajcie. Taką rzecz przekminiłem, że to się nie dzieje. Patrzcie to, ty. Teraz na to wpadłem, pa. Pa, pa, Nie. pa, pa, pa. Cii. Daj spokój, nie opowiadaj Pożycz mi takich Jasne, głupich ile? rzeczy. Nie mogę zajmować się wszystkim. Tysiąc. Wszystko Chyba nie masz zbyt rozwijało. Dam ci 100. I pamiętaj. I to jest prawda. Mój mąż uważa inaczej. A będzie jeszcze gorzej. Lepiej by było, gdyby... On myśli, że to takie łatwe. Naprawdę? Interesujące. Naprawdę, sama widziałam. Widzi i słyszy się to. I... Oto wspania. Nie wierzę w to. To fajna niepamięć. Ale się zawiodłem, bo myślałem, że będzie taki idealnie rozkminiony początek. Se idę swoją ścieżką, mówię, ty, no przecież co ja odpierdalam, wystarczył tego chłopa, no czemu to nie działa, no. Znaczy ja wiem, żeby było zbyt dope, no to nie działa, no to... Wyobrażacie sobie tak 1000 golda wziąć i chłop... Jasne. Nie to sporo pieniędzy. Jeszcze raz, musi zadziałać. Może miałem za mało many. Jeszcze raz. Nie pogodzę się z tym. Myk. Na pewno miałem za mało many. Spalnie. Nie no. A szkoda. Szkoda no. W sensie, kurde, to jest tak, wie, dobry plan przekminiony, nie? No i się nie udało, no nic, dobra, idziemy, bo nakopaliśmy gridzie, ja sobie wczytałem zapis. Na szczęście teraz jak zapisuję na te 3 zapisy, to jak się spierdoli zapis, to nie muszę się cofać 2 godziny. Na szczęście pomyślałem o tym. No. No to idziemy zdać informację, że działa, nie pamięć. Użyłem zwoju z twoim zaklęciem. Dobrze, dobrze. I co? Zadziałało? Tak, zadziałało. No Ignas to jest szef totalny. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Nakopałem mu, okradłem. Mogę ci kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. Jesteś chce mnie nauczyć alchemii? Ten gość to jest kurde złoto, nie człowiek. Jeszcze ma więcej niepamięci, koniec. Jeszcze raz mu nakopię. Oś tu Ignas. A to ma pięści, nawet nie ma z czym mnie bić, no gdzie? Lewej, prawej. Lewej, prawej. Lewej, prawej. Lewej, prawej. Lewej, prawej. Lewej, prawej. Zajebiście. Dzięki za niepamięć, Ignas. Ale to jest kurde, ale to jest epickie, słuchajcie, bo no, nawet jak on by się wkurzył, to jakby mu rzucał niepamięć i chłop by był ten, ale abuzuje grę trochę, nie powiem, że nie. Dobra, no te niepamięci tam, ty, a co to jest na górze? Kościotrup sobie siedzi, a co chilluje normalnie. Ty, tu też jest, co ty chłop ma nasrane we łbie, ty. Jeszcze pogadamy, no teraz gadamy, chodź tu, nałóż mnie. Dobrze, już dobrze jest. Nie. Nałóż mi alchemii. Opowiedz mi o sztuce alchemii. Aby przygotować miksturę, potrzebujesz menzurki. Będą ci również potrzebne odpowiednie składniki. Niemożliwe. O, wow. Mikstura szybkości? 5 punktów umiejętności? Kurde, dużo. Nie wiem, czy się opłaca. Poczekaj, stop. Czerwa. Zapiszę. Zobaczymy. Co chcę? Co chcę? Dobra, i daj mi użyć stołu. Jak czym?
czym? Aha, mezurki potrzebuję, chodź tu Ignas. Dobra, dawaj mezurki. Mieszań tytoń z win łodygi, destynuj grzałkę, przygotuj mikstury specjalne. Mikstura, jedna zębata ziele, jeden rdzeń spolny, tak mało? Ty, a mogę to zrobić? Bo ja pewnie mam. Zębate ziele, rdzeń spolny mam i zębate ziele nie mam. Ty, to zębate ziele to chyba były drogie. Dobra, ty, ale chyba war, wydaje mi się, w sensie... Nie wiem, wydaje mi się, że git. No zaraz ten poziom w sumie wbijemy, tylko 600 tego, żeby nowy poziom. Czy na manę potrzebujemy? Opowiedz mi, co chcesz. Dobra, no daj, no co. Dobra, kites i teraz tak, i teraz tak. Ty, a oni to gdzie mieszkają w sumie w ogóle? Razem z tym? Z alchemikiem? Teraz mamy trzy opcje. Iść na polowanie, możemy. Iść do magów wody, czy tam ognia. Albo zostać czarownikiem. No i wydaje mi się, że jak już jesteśmy... Wydaje mi się, że jak już jesteśmy w mieście... Kurde, już tu byłem. No to niemożliwe, że jest pusty. Wydaje mi się, że jak już jesteśmy w mieście, to zostaniemy czarownikiem i chyba zostajemy czarownikiem Konstantino. No kurwa, jak mnie to denerwuje, że coś na tych dachach jest. Nie, no teraz chodzę po tych dachach. Nie wytrzymię, najpierw chodzimy po dachach. Gdzieś tam na tych dachach ciągle coś jest. Nie odpuszczę sobie, idziemy po dachach, po kolei. Potem zostajemy czeladnikiem. Dobrze, mamy wszystko ułożone, tylko zajebiście mi to wolno idzie i jakoś tak mam wrażenie, że te odcinki powoli idą. Znaczy nie, że się specjalnie spieszył, no ale jak już nagrywam te odcinki, to może przydałoby się jakieś mieć, jakieś tempo chociaż. Okej. Okay. W sensie, ja właśnie coś kojarzę z tymi dachami, tak szczerze, ale... Kurde, ale to już było tak dawno temu, że właśnie nie bardzo. Ale wiem, że chyba znajdziemy jeszcze więcej golda tu, szczerze. Po tych dachach. Nie wiem, dlaczego gold jest zwój na dachu, nie? Nie wiem, dlaczego takie rzeczy znajdują się na dachu. Ja już sobie wyobrażam, jak się ktoś triggeruje, jeżeli ktoś zauważy, że coś jest na dachu, ja tego nie podniosę. No to jest, to może być triggerująca rzecz. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Natomiast nagrywając odcinek, nie jesteś w stanie aż tak spostrzegawczo wszystkiego widzieć. Niczego nie ma. Proszę, skórzany mieszek. No, przybliżę sobie monitor, żebym na pewno większość widział. Zajebiste, nie? Że na dachu jest. Ciekawe, ile ludzi to przekminiło. Teraz ciekawe, czy ktoś jest taki, co grał kiedyś w Gothica i mówi: ty, a ja nigdy tego nie ogarnąłem. Pewnie jest. A może i nie jest. Może nikt tego nie ogląda tak naprawdę. Kolejny skórzany mieszek, co jest? Gildia słodziei dachów, co jest, nie? Miód! Co daje nam miód? Pierwszy raz widzę miód w tej grze. Myślałem, że nie mam miodu. Ty, mam 700 golda. Miód. Zajebisty, ty. Miód jest opa jakiś. Tu jest znowu miód. Na chuj miody na dachach jebanych, co jest grane? Nie, no dobra, idziemy, chodzimy po dachach, słuchajcie, sprawdzajcie dachy. Smoła. Co jest grane? Smoła, gościu. Poka tą smołę. No i teraz jest uno z problemos, bo musimy się chyba cofnąć. Musimy się cofnąć, jak skoczyć na lewy dach. Nie wiem, czy... Chociaż mogą też dużo z was nie wiedzieć, że coś jest na dachach.
Więc w sumie może być to akurat interesujące, że takie rzeczy znajdują się na dachach, bo tak w sumie zbieranie i bieganie po dachach to może nie być aż tak interesujące, ale zważywszy, że to jest raczej nie obowiązek wiedzieć takie rzeczy, a raczej taka ciekawostka, którą też dowiedziałem się teraz, bo teraz mi się przypomniało po wielu, wielu latach, kiedy faktycznie sam to kiedyś odkryłem, jak grałem w Koticzka, to teraz mi się znowu przypomniało, ale to strasznie w pizdu czasu mi dało. Ciekawe, jak jest geneza tego, że to się znajduje na dachach. Ciekawe, jak dostać się na tamten dach. Ale się striggeruje, jak nie wejdę na tamten dach. Trzeba się jakoś dostać, a stąd nie skoczę, nie mam szans. Po prostu? Aha. No i git. A tu... Jak to tu nic nie było? A w sumie mogę nie być. Dobra. Jeszcze te dachy. To dlatego twórcy pozwolili nam chodzić po murach. Nie można na to liczyć. Kurde, ma to sens jakiś, powiedzmy. Ciekawe, czy na tych dachach, tu po, ta, palcem pokaż. Tu ciekawe, czy na tych dachach się coś znajduje. Ty, a tutaj w ogóle nie widziałem, jak to nigdy wygląda, co jest. Ale przekminione to jest. O kurde, nie, bez... Uch, dobra. Nie mów, że to nieprawda. Ale ja... No, odkrywam grę na nowo. Dużo tych questów też nie pamiętam. Kurwa, no i drugi raz jak debil ten sam błąd popełniłem. No i stąd. A może. Dobra. Myk. Dobra. Tylko już się ciemno robi. Jeronimo! Dobra, Gites. Ciekawe, czy coś tu jest. Coś tu było, nie? Chyba widzieliśmy. Ty, srebrny pierścień. Żadna wielka sprawa. No, jest w ogóle grane, ty. 120 golda, ty. Nie no, ale to jest dziwne strasznie. Się czuję, jakbym trochę cheatował. Ale no co, odkryliśmy, że ktoś położył coś na dachu, tylko kurwa czemu, to nie wiem, dziwne, to jest strasznie, nie wiem, czy to taki w ramach easter egga ma być, czy nie wiem, czy może faktycznie będzie miało to, później nam wytłumaczą, że ma to jakieś takie realne przełożenie, to jest dwa zapisy tak w razie był. Żadna wielka sprawa. Może realnie później się okaże, że na przykład ma to jakieś uzasadnienie. Faktycznie. Mój mąż. Jeronimo. Kurde, nie udało się. Mogę skoczyć po prostu? Kurde. Dajesz bezi. Jak nie ty, to nikt. Zajebiś. I to jest prawda. Kurde. To chyba to finitos, co? Chyba. Chociaż nie odpuszczę, ty. Mam specyficzny plan na odcinek i skaczę se kurwa po dachach. No nie wytrzymię, co ja robię na tych odcinkach, ale taka żądza zrobienia czegoś takiego to jest wyższa kurwa niż moje własne te. Muszę wskoczyć na kolejny dach, bo nie wytrzymię, no. To jest silniejsze ode mnie, guys. Naprawdę. Tu jest zbugowane w ogóle, coś jakiś dźwięk jest. Nie no, muszę... Ostatni dach. Na ten dach wskakujemy. Znaczy, no i jeszcze tamten i te górne już sobie odpuścimy, nie? Ale jest trochę ciemno, więc dach na czuja. Nie musisz mi tego mówić. A! Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. No, wygląda na to, że... Czysto. Czysto. A tu po lewo byliśmy? Na tym dachu? Czy ten dach zwiedziliśmy? Kurde, chyba tak, chyba na pewno. Nawet jeszcze kilka dachów, już kończymy, guys, już kończymy. I to jest. Tylko ja bym się ogólnie kimnął do rana, wiecie? Bo jest ciemno i za bardzo nie widać tych rzeczy. Czego tutaj szuka? Uwielbiam to, że jak się przespisz, to te postacie zapominają o tym, że ty tu byłeś. Dobra. Wstawaj, Bezi. Proszę mnie nie bugować. Dzięki. Mądra decyzja. Ile mamy dni w ogóle w grze, jakby? Mam tu napisane?
Nie, to było tutaj, tak? Dzień, dziewiąty dzień, ty, to myśmy tu dopiero tydzień, już tu tajemnicy, już wszystko zrobiliśmy, ty, co dało się chyba w tej grze zrobić, wydaje. Nie no, może nie, ale żartuję w sensie, na pewno nie, ale... Ale już sporo nam się udało tutaj osiągnąć w tej grze, mam takie wrażenie. Przynajmniej. Ech, tutaj już nie ma nic. Nie chcę już o tym słuchać. Żadna wielka sprawa. Czy ktoś mi właśnie chodzi po kotłowni? Czy wszyscy u mnie śpią, a ktoś mi chodzi po kotłowni? Nie, dobrze. Ale z kotłowni słychać, co ja mówię teraz. Więc jak... będzie miał czas się ewakuować przynajmniej. To nie muszę wychodzić już. Bo z kotłowni słychać, jak się gada. W ogóle słychać nawet najmniejsze dźwięki. Zresztą to akurat najprawdopodobniej był po prostu zwykły piec. A czasem u mnie to brzmi faktycznie, jakby ktoś właśnie chodził mi po kotłowni. Ona też nie zawsze jest zamykana, więc... Nie, żeby tam było coś, wiecie... wartościowego, no nie wiem, węgiel, kurwa, zapałki, szluk, nie? Max. Dobra, zostajemy czeladnikiem i wydaje mi się, że czeladnikiem zostajemy Konstantina, ponieważ A, po prostu nigdy nie szedłem tą drogą, B, wydaje się ta droga najbardziej OP, więc Konstantino, no chcę zostać twoim czeladnikiem. Mogę teraz zostać twoim czeladnikiem? Jeśli chodzi o mnie... To tak. No i wszyscy się spotkają. Obchodzi tylko to, czy w razie ataku orków będziesz... No dobra, dobra. Wygląda... Wosper nie chciał nic powiedzieć. Myślę, że sam chętnie widziałby cię jako... Koniec końców jednak się zgodził. Torben to bardzo pobożny człowiek. Dał ci swoje błogosławieństwo. To dobry znak. Jeśli chodzi o Matea, to wychwala cię pod niebiosa. To no, oznacza, że masz zgodę wszystkich mistrzów. O nie. Jesteś gotów, by rozpocząć terminowanie jako mój czeladnik? Tak, mistrzu. Tak, mistrzu. Dobrze, więc mam nadzieję, też że nie mam będę żałować tej decyzji. Od tej chwili możesz się uważać za mojego czeladnika. Dobra, zajebiście. Jakie są moje obowiązki? Jakie są moje obowiązki? Zdaję sobie sprawę, że nie mogę oczekiwać od młodego człowieka, żeby spędzał tu ze mną cały dzień. Od czasu do czasu będziesz mi przynosić rośliny, których potrzebuję, a ja w zamian za to nauczę cię sztuki alchemicznej. Kurwa, było zostać buteleczki możesz kupić ode mnie. Tego. Większość ingrediencji będziesz musiał jednak zdobyć sam. Ja się tak po tej głowie sam. Macam ciągle. No i spodziewam się, że jako obywatel tego miasta będziesz się odpowiednio kurde, jeszcze zachowywał. Jak. Jeszcze jak. Ale mam takie cieplusie w brzuchu. Jakie rośliny mam ci przynosić? Jakie rośliny mam przynosić? Kupię wszystko, co mi przyniesiesz i dam ci za to normalną cenę. Za grzyby dostaniesz jednak specjalne wynagrodzenie. Nie, chyba się popłaczę. Co, widzicie te łzy już tutaj? Widzisz te łzy? Chyba się popłaczę, jeżeli okaże się, że sprzedałem korzenie. Te smocze korzenie zajebane, które były warte 10 miliardów i ja je sprzedałem i za 200 golda, a nie za 2000, które by mi dał. To się chyba naprawdę popłaczę zaraz. Chciałeś grzybów? Chciałeś. To nie są tak dobre jak mułowe grzyby. Chcę ci ich trochę. A które chcę? Mułowe grzyby, ale i tak je wezmę. Przyniosę ci. Świetnie! Przynieś mi tyle. Dobrze, najpierw podstawy. Każda mikstura jest robiona z roślin, w których zawarte są wszelkie moce. Smocze, rośliny te. Wykorzystują ile by całą swoją energię jakie by miał rzeczy kupione. A sztuka alchemii polega ja, właśnie na przekształcaniu. Aby przygotować miksturę na stole alchemicznym, będziesz potrzebował mędrów. Nie potrzebował siana w ogóle do końca gry. Musisz chyba też znać naprawdę poprawną formułę i mieć no nic, odpowiednie no tak jest gra, no kto mógł wiedzieć, jest nie? Całkiem sporo formuł, których mogę cię ale nauczyć. Może tak też nie jest do końca. Są może się okazać, że akurat które tam przywracają stracone siły, a nawet takie, które trwale je wzmacniają. Nie można jednak nauczyć się wszystkiego naraz. Nie. Dobra, co? Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Musisz sam wybrać. No, spoko. Eliksir siły. W miejscu
Ekstremicznicze? To jakieś gówna są. Pokaż mi swoje towary. Nie, ale ja się chyba popłaczę, dlatego że nie, jeżeli to się okaże prawdą. Pokaż. On mi naprawdę płaci wszystko? Nie. O goblinie jagody nie kosztują 38. Nie ma takiej możliwości, że goblinie jagody kosztują 38. Oczywiście, że nie. Dobra, czyli smoszy kozy i tak by nie sprzedał za to siano. Ło, ale rozumiem, że po prostu on wszystkie inne rzeczy mi płaci tak samo, tak? Zrobimy test. Rdes polny zapłaci mi 15. Ja kupię rdes polny za 100. Aha. Ty, to co on mi w chuja leci? Znowu? Dlaczego te grzyby są takie ważne? Jesteś moim czeladnikiem, ale i tak nie zdradzę ci wszystkiego. Przyniosę ci ich trochę. Świetnie! Ja nawet nie wiem, jakie grzyby mam mu przynieść, halo. Grzyby do kamienne tam... nie. Adlasz, najazd, jak się dostać, członek straży, informacje dla grawe złota, miksa, Brumora, łuk, Buspera, zaginie ludzie, dostać się do godnego miasta, gdzie są zaginie porta, człowiek z opaską, mogę mieć wody wodne. No nie mam tego w zadaniach, to nawet nie dostałem questa na to. Ty, jak jestem jego uczniem i mu zacznę opierdalać skrzynkę, to myślicie, że się wkurwi? Też tak myślałem, że w ogóle się nie zdenerwuję. Wracając. Lewy, prawy, prawy... już nie pamiętam. Kurde, molek. Bo tak na hamasy chciałem sprawdzić, czy jest tam coś ciekawego. Dobra. Chociaż patrzyłem to chyba w poprzednim odcinku. Lewy, prawy, prawy... lewy, prawy, prawy, lewy, prawy. Dobra, zajebiście, ty. Ty, ja to mogę tu poprzechowywać trochę rzeczy w sumie. W sensie, jeżeli chłop się nie wkurza, to taki wspólny dom mam z Konstantino. Zajebiście. Konstantino to jest koks. Więc gites. Dobra. Skoro zostaliśmy czeladnikami, to nie wiem, czy możemy na przykład z Haraldem porozmawiać? Nie mogę już nic, tak? Bo tak bym musiał... A Harald się wkurwi, jak mu po domu zacznę chodzić? No wkurwi nie ma... się. Ej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra. Na mnie brzusio boli, chyba dzisiejszy odcinek, coś sądzę, nie będzie zbyt długi. Ty, Regis, zostałem tym! A to nie mogę się pochwalić. Mateo! To już nic tu za mało rzeczy jest tu do rozmowy z nimi. Ryłka złota. Ty, to on mnie szukał z tymi. Nie kupuje po tej cenie. Czy ty, tylko to, co on zamówi, to kupuje, to 100% mi zapłaci. Przecież wiadomo od dawna. Bosper? Słyszę o tym po raz pierwszy. No pierścień zręczności bym kupił, szczerze. To tylko gadanie. Pierścień zręczności bym kupił, ale on jest 500, no nie kupię, jednak żartowałem. Skórzany pas za 250. No nie, bo wstąpimy chyba do straży. Nie wiem, czy to nam nie anuluje drogi innej. W sensie, on się tak denerwuje. Czy jak wstąpię do straży, to będę, to mi zablokuje drogę inną tego, żebym poszedł na przykład w maga? No nie wiem, wam powiem, w sensie mam nadzieję, że nie, ale... Do górnego miasta wpuszczamy jedy... To ja. Jestem szanowny. Cokolwiek skłoniło mistrzów z Korinis do przyjęcia cię jako ucznia, nie chcę nawet o tym słyszeć. Możesz wejść, ale... Tata. Hehe, frajerzy. Mamy to, panowie. Górne miasto. Wiecie, ile tu jest skrzynek do jebania? Sobie nawet sprawy nie zdajecie. Ile tu jest, to jest raj po prostu. To jest jak... No, miałem bardzo... porównanie miałem dziwne. No nic, Lord André, to ja. A nie, to jakiś Lothar. A więc udało ci się. Lord André, to tamten jest. Do górnego miasta. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami zrobiło miasta po tym, jak popadało. Równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Dobra. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy.
Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dobra. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Muszę się nauczyć skradać, tylko muszę sobie, poziom wbić. Rozumiemy się? Tak, tak. Oczywiście. Gdzie mogę znaleźć Lorda Hagena? Przebywa w ratuszu miejskim. Na samym końcu. To ja i tak muszę być paladynem chyba. Jednak nie zostaniesz tam wpuszczony, jeśli nie podasz dobrego powodu. Ciągle to samo. Czy tak chyba muszę zostać paladynem, żeby zostać wpuszczony albo magiem wody? Że wpuścili tutaj kogoś takiego jak ty. To absolutny ewenement. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Dobra. Dziwne są kolory, mnie wkurzałem trochę, bo to są takie szare strasznie. Gitas, siema obywatel. Ty, powiem wam, że szczerze, wydaje mi się, że przez całą historię gier w Gothica... Ty, skórzany mieszek tu leżał kulturalnie. Ja mam w ogóle jakąś taką tendencję do sprawdzania takich rzeczy i znajdywania takich różnych skórzanych mieszków, nie? Nie wiem, czy tak macie. Ja lubię sobie sprawdzić, tam pochodzić po obrzeżach i sprawdzić, czy coś nie jest ukryte. Gdy wydaje mi się, że przez całą swoją historię grania w tą grę, z raz... I to chyba też nagrywając odcinek dokładnie na ten kanał, z 2-3 lata temu. Których już nie ma, więc nawet nie szukajcie. Też Gothica 2, też szedłem tu legalnie. Ale to są tylko domniemania, nie jestem przekonany, czy ja tu kiedykolwiek byłem tak naprawdę wchodząc tu, a nie oszukując. I nie bugując. Wydaje mi się, że ciężko mogło być. To jest jakaś... No proszę, jednak można. No, to jest dom. Ty, zajebiste tekstury są bez kitu. No, tekstury... Nie no, come on. W sensie... No, teksturki są ładne. Dobra, tutaj dom, czy iść? Nie mam czasu na takie rzeczy. Dobra, Fernando już. Gerbrand? Mądra decyzja. Fernando! Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Z czego się teraz utrzymujesz? Na razie żyję z oszczędności. Jednak jeśli nie uda mi się szybko stanąć na nogi, wkrótce będę miał poważne problemy finansowe. Okej. Trzeba po prostu... Co tu robisz? Kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co się tutaj dzieje. Potwierdzam. Nazywają mnie Gerbrand. Ale dla ciebie jestem pan Gerbrand. Jasne? No, już cię To się nigdy nie zmieni. Rozumiem. Uważaj na słowa. Lepiej traktuj mnie z należytym szacunkiem, bo możesz wpaść w kłopoty. No to co, Gerbrand to padnie ja jako pierwszy z górnego miasta, pierwszy morderstwo. Czeka go spotkanie ze mną, więc lepiej, żeby czym prędzej opuścił miasto albo pożałuje. Większość ludzi w porcie pracuje dla mnie. Jeśli kiedyś będziesz szukał pracy, byłoby lepiej dla ciebie, żebyś mi się dobrze kojarzył. Co nowego, Gerbrand? Tacy jak ty nie mają tu czego szukać. Tutaj mieszkają szanowani. Jeżeli kiedyś uda ci się zdobyć bogactwo i... Dobra, Gerbrand. Ja cię, kurwa, zapamiętam. Gerbrand to będzie pierwsza ofiara seryjnego mordercy z górnego miasta. Tak jest, moi drodzy. To nie żart. Czego tutaj szukasz? No, wynoś się! To nie było takie trudne. Kurwili wszyscy. A bo to ten Fernando, ty. Ale jak do domu Fernanda wszedłem, to 15 chłopów za mną, ty. Nie musisz tego mówić. Robotnik. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Jesteś teraz w górnym mieście. Dokąd to? Nie, tak chciałem, może jakąś historię bym mi opowiedział. Ludzi w Korinis? Spróbuj u kowala lub cieśli w dolnej części miasta. Znajdziesz tam... Jeśli w tym mieście ktokolwiek oprócz... Dobra, to w sumie mnie nie obchodzi... To?
O. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Dobra, dobra, już. Nie jesteś wcale taki. To jest dom tego robotnika? To jest dom chyba jakiegoś. Ała. Co to było? Co jest grane? Ała. Ale mnie coś zabolało w mózgu. I dostałem jakieś laga. Kurwa, niedobrze, ała. Zacząłem z chwilę się. Coś może tego. To ja pierdolę za głupoty już. Przepraszam. Ale to było strasznie dziwne, aż mi oko zaczyna, aż mnie to boli. Kurwa, boli mnie łeb tutaj. Niedobrze to jest. Zawsze się boję, mam te wszystkie takie chujowe historie we łbie. Zawsze się boję, żeby mnie żadna nie spotkała. Trzymam kciuki oczywiście. Więc no. Aż mi ciary przeszły, jak sobie pomyślałem. O tym, co sobie pomyślałem. Dobra. Hej, ty! Muszę zobaczyć replik. Dobrze chwyciłem tego chłopa? Nie, to jakiś rycerz. Ja chcę tego Cedrika. Hey, jestem Cedrik, mistrz miecza i królewski paladyn. Możesz mnie wyszkolić? Szkole tylko paladynów. No to było krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Podoba mi się Girion. Jestem Girion. Mistrz walki bronią oburęczną i królewski paladyn. Czemu mnie niepokoisz? A może to mnie ty mnie niepokoisz? Czy możesz mi udzielić lekcji? Jeśli chcesz się uczyć, musisz znaleźć sobie mentora poza naszym zakonem. Jestem wojownikiem, nie nauczycielem. Okej, 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 spoko, dobra, idę szukać dalej. Co, że ja tak w ogóle dziwnie pewnie będę na tych odcinkach wyglądał, ale no tak się składa, że nieomal, że miałem wrażenie, kurwa, skręciłem kark, jak wstałem, coś tak mi wszystko napierdalało. To, co opowiadałem w poprzednich odcinkach, w poprzednim odcinku, w poprzednich dwóch odcinkach, że no nie przestało, nadal mnie boli, a to tym wygodniej będę siedział, tym jakby dłużej wytrwam, więcej nagram, mniej mnie będzie napierdalać i krócej. Więc no są to dobre informacje, więc ja sobie wolę tak siedzieć. Nie wiem, czy to jest jakieś gigantycznie dobre dla mojego kręgosłupa, tak jak siedzę teraz, ale no nie. Nie wiem, przynajmniej nie boli, to najważniejsze jest. A jak tak siedzę trochę zgarbiony, to już różnie jest. Ogrodnik. Co tutaj robisz? A jak sądzisz, he? Jestem ogrodnikiem. To jest głupie pytanie. Uwielbiam takie w ogóle głupie pytania. Nie masz tu zbyt wiele towarzystwa, co? Grasz w komputer, ktoś wchodzi i pyta, co robisz. I dobrze mi z tym. Przynajmniej mam spokój. Napadam. Raz. Nie wiem, na bank. Chcieli mnie wpakować do kolonii za zabójstwo jednego gościa. Sprzątam pokój. No co robię? No gram w grę. Darius potrzebował ogrodnika. Pozwolili mi tu zostać. Uwielbiam głupie z czasem pytania. Ten ogród stał się moim domem. Nie mówię, że ja ich nie zadaję, bo to takie ludzkie stało. Jest chyba takie rozpoczęcie rozmowy. No ale no nadal kurczę głupie. Czy hodujesz również jakieś zioła? Głupie pytanie, nawet kilka. Typu pytanie. Mam tutaj ogniste ziele i ogniste pokrzywy. Próbowałem też hodować bagienne ziele, ale nie za bardzo chcę rosnąć w tych warunkach. Mam trochę świeżo ściętych roślin, więc gdybyś chciał coś kupić... Useless. Ja w ogóle go nie słuchałem, coś tam mówi, że tego... Stój! Tylko osoby w służbie ukró... No to ja chyba, co? Muszę porozmawiać. Czy wiesz, ile razy dziennie słyszę te słowa? Co, że skipuję? Nie możesz wejść. Jeśli spróbujesz, będę musiał cię zabić. Nie, to powiedzmy o tym ornamencie czy coś. Jeszcze jeden krok. Czyli muszę zostać tym paladynem i strażnikiem, jo? Chyba jo. No to co, zostaniemy tym strażnikiem, wydaje mi się, w sensie... On myśli, że to takie łatwe. Mam nadzieję, że przez to, że zostaniemy tym strażnikiem, to nie anuluje nam to drogi do wodnych magów albo magów ognia.
Czyli tak jak było w jedynce, czyli jak tam zostaliśmy tego, nie, to mogliśmy, mogąc nagle i tak, byłem najemnikiem, byłem strażnikiem, chyba, no, a i byłem też magiem wody, więc mam nadzieję, że tu jest tak samo i masz kilka wątków naraz po prostu, jeden, który ostatecznie pójdziesz, to będzie tym. Dobra, co nowego? Co słychać? Ludzie znikają jeden po drugim. Nie udało nam się jeszcze dowiedzieć, co się z nimi dzieje. No właśnie wiem, pracuję nad tym. Co słychać? Ponoć chłopi się buntują. Nie dość, że jesteśmy w środku wojny z orkami, to jeszcze musimy się użerać z tymi prostakami. Co słychać? Ludzie znikają. Okej. Jakie perspektywy daje to miasto? Jeśli nie chcesz skończyć w rynsztoku dzielnicy portowej, znajdź sobie jakąś stałą pracę. Popytaj w dolnej części miasta, może tam uda ci się coś znaleźć. Jeśli chcesz dłużej pozostać w mieście, powinieneś przyłączyć się do straży lub chociaż podszkolić się w walce. Instruktorzy w koszarach szkolą także cywili. Wkrótce pojawią się tu orkowie, a wtedy docenisz wojskowy trening i godziny na nim spędzone. I smoki. Co wiesz o paladynach? Niewiele. Nikt właściwie nie wie, dlaczego tu przybyli. Nawet ci z nas, którzy służą w straży, przejęli kontrolę nad miastem. Przegonili gubernatora z jego komnat. Zwolnili też sędziego z urzędu. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to dobrze się stało. Tym nadętym osłom przyda się lekcja pokory. Chcę się przyłączyć do straży. Dobrze. Chcę się przyłączyć... Dobrze. Haha. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Jesteś teraz w górnym mieście. Gdzie chcesz się dostać? A nie, to sobie poradzę. Dzięki. A koniec, czyli rozumiem, że do domu nie mogę wyjść. Tak, bo się wkurwi. A dobra, to żartowałem jeden. Ty, on ma tak wyjebane w to widzę. Dobra, no to piątka w sumie. Gites. Czy czujesz, jakbym leżał sobie? O. Witam. Czym się zajmujesz? A jak ci się wydaje? Kim ty właściwie jesteś? Ja... Słuchaj no, czy ja cię skądś nie znam? Możliwe. Nie wymądrzaj się. Nie rozmawiasz z byle kim. Mógłbyś przynajmniej zwracać się do mnie z należnym szacunkiem. Czy on nas czasem nie skazał do tego, do kolonii? Czy coś takiego? Czyż nie powiedziałem jasno, że nie... Widocznie coś przeoczył. Mam więc nadzieję, że teraz to do ciebie dotrze. Jak... Czyż nie powiedziałem... Dobra. Ty, możliwe, że tak, że to ten chłop nas z tego. Ale to był plot twist. Możecie sobie sprawdzić, wejście na odcinek. Odcinek Gothic pierwszy i on się nazywa chyba Hagrid na moim kanale. Polecam obejrzeć. To możecie zobaczyć, czy to on nas nie skazał. Aż sam sobie zobaczę chyba później. O ile, chociaż ja mam tendencję do zapominania takich rzeczy, no bo wiadomo. Tu se gadam, kończę nagrywanie i wyjebane mam. No ale to tak. Znaczy nie, no też wiadomo, bo... Czasem trzeba też pograć, żeby wiesz, nadrobić mogę straty, przejść, żeby nie chodzić 30 minut. Wiecie, nagrywanie to nie jest tylko wiesz, przygotować coś, dowiedzieć się na pewien temat. Nagrywanie odcinków to nie jest w 100% faktyczne nagrywanie odcinków. Często to się wiąże też z poza odcinkiem i też no. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurde. Szkoda. Jeżeli on sam nie, no, nie widzi, to nie ma. Jakieś publiczne mieszkanie z jakichś chod. Tego jest o. Więcej, wierz mi. Nie przyj. Prawo. Lewo. To się nigdy nie zmieni. Prawo. Prawo. Inos osiedla. Dobra, wszystkich jest. Tych, już do kufra. Widzą jego mądrość. Żadna wielka sprawa. To jest siedziba paladynów. Chłopy z jakim małem razem. Nie dziwi. Dobra, ale my zmiana pozycji siedzącej. Sztuka walki. Najlepszą obroną jest atak. W każdym razie przeciwko zwierzętom i bestiom. W tym przypadku nie ma sensu. No to jest prawda akurat.
Nie mówię niczego nowego. W tej grze. Tak realnie to nie wiem. To żadne. Nie jestem specjalistą od bicia się na pięści z bawołem. Wyspa Karinis, to portowe miasto. Oprócz miasta znajdują się tam liczne farmy. Tylko Inos wie, co jest dobre. Pokoje największa farma należała do Wilmorzy. W centrum znajdzie się pradawny klasztor Inosa. Nie musisz mi tego mówić. Dobra. No, tam jak coś tam alchemią się zajmują, więc go. Co oprócz tego klucza było tam? Już nie pamiętam. Pamiętam o tej rybki, nie pamiętam. Jak się wkręcę, często tak jest, że jak się człowiek wkręci nagrywanie, to... 50 golda w mojej kieszeni. To jest koks 50 golda. Posążek Ginosa, zajebiście. Mam nadzieję, że oni nagle teraz, szczerze mówiąc, stwierdzą, że podejrzane, że przyszła nowa osoba i nagle zniknają różne rzeczy z naszego miasta. Sprawdźmy tego chłopa. U mnie kurwa gold, posążek Ginosa. Ty w ogóle ile jest warte ten posążek Ginosa? Posłuchał niewłaściwych ludzi. Stówę, no. Tak właśnie kojarzyłem, że te posążki Ginosa są dość dużo warte. Dobra, jeszcze na drugą stronę miasta dzisiaj sobie pozwiedzałem po prostu. Rozumiem, że. Zabieraj się stąd! Dobra, wambo. Co tu robisz? Pilnuję, by nikt nie wchodził do domów! Bezpośredni rozkaz tylko Lorda Hagena. Dobre, niech ci nawet nie przychodzi do głowy go łamać. Tylko gadanie. Jak się mają sprawy? W tej chwili panuje spokój. W tej chwili nie mówię przecież niczego. Dobra. Nie musisz mi tego mówić. No, wynoś się. Nie usłyszą nawet słówka. Czyli tu jest jakby okej, dobra, bo powoli no. No, halo. Widzisz, już mi lepiej. To się zbugowało, więc może lepiej zapiszę tu. Czyli rozumiem, że to jest taka jakby... A muzyczka jest ta sama i tylko trochę mnie wkurza, w sensie jest taka... Jest dobre, a co złe. Wiesz, nie, może już leciała nie wcześniej. Może, tu jest jakby... Tu mieszkania są, jakby ludzie se tu mieszkają. Paladyni, ludzie, mieszkańcy. A tu powinny być rynek. Coś takiego. Obywatel. Strażnik. Lutero. Nazywam się Lutero. Zajmuję się skupem i sprzedażą na... Co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zawieść oczekiwań klienta. Zajebiście, tylko zaraz pozaję, bo muszę zobaczyć te dwie ciki obywatelki, okej. Dobra. Wynocha... Co? Co on powiedział? Znowu mnie łeb boli. Ale w takim jednym specyficznym miejscu, że mam ochotę się zacząć śmiać. To czuję, że taki dziwny, straszny. Pokaż mi. Czemu mi po prostu powiedział wynocha? Nie pamięć. To mam, że ważki podzacza. Można je odważyć w celu wypicia zawarte w niej widzieliny, które pozdrawia zregenerować manę. Efekty z czasem przemija. What the fuck? Woda święcona? Kurwa, kupiłbym, bo coś czuję, że się da przyda, ty węgiel. Tytoń jabłkowy, pochodnia, kwarcyt, siarka, mikstura szybkości. Ta strania. 5 minut! Wartość 200. Kurwa mać. Ech, no... Nie kupy, nie, no, nie. Przyżydzę. Sam sobie mogę zrobić takie. Zresztą pewnie w pewnym momencie dojdę do wniosku, że zamiast robić te mikstury, to zamiast je używać, to zacznę je... sprzedawać. Właściwie będzie bardziej opłacać. Wynoś się stąd! Dobra, no, dobra. Wynoś się! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Niczego już nie. A tu co się dzieje? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Kurde. No dobra, to złoty świecznik, chociaż podpierdolę. Dobra, Elo. O, wreszcie jakiś sklep, kurczę, czegoś. Sandrili. Szukasz doskonałej Sandril. Mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach. A moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Który to ten Zuris? Pokaż mi swoje towary. O, zębate ziele.
To żeby zrobić miksturę, wam powiem speeda, to ja wam powiem, co jest mi potrzebne. Jest mi potrzebne styl gorzałkę? Nie mogę. Jest mi potrzebne zębate ziele za stówę. Zrobić miksturę szybkości. I też nie wiem, na ile to starczy. Więc powiem wam tak teraz, patrząc z perspektywa dwóch stów. Ty, Ardesto ile jest warte? Też stówę. To się nie opłaca w ogóle, ty. O, menzurkę to bym zajebał. Ja może bym Sandrillowi zajebał. W sumie nie takie głupie. Odłóżby! Mamy z 15 niepamięci, więc tylko raz spróbuję. W ogóle już 45 minut, strasznie szybko mija ten odcinek, bo jest dużo nowych rzeczy i tak dobrze się bawię. Dobra, jeszcze raz spróbujemy, jak nie pyknie Sandri nam napierdoli, to... Bo ja w ogóle widzicie. Ja tym scyzorykiem walczę, to jest tragedia. Zobaczcie na mój scyzoryk, a na jego miecz. To w ogóle jest bez podjazdu, tak ninja. Cały czas tym scyzorykiem nawalam się. Nie wiem, czy zadawanie ciosów z różnych stron wpływa, że one lepiej siadają, czy coś. Nigdy to jest niemożliwe. Nie zaczynaj. Nie. Oszukaństwo to było. Ponieważ cały czas spamowałem tak zwany przycisk W do obrony, więc to jest niemożliwe, że chłopiec zabił. Dobra, dawaj rdest polny już. Pokaż. Znaczy zębaty ziele. Kupimy jedno. Dobra, kupimy dwa. Zrobimy miksturę. Zobaczymy, jak to wszystko działa. To jest pierwszy. Przygotuj mikstury specjalne i miksturę to. Zrobimy jeden. Utworzymy miksturę. Jeszcze jeden potrzebuję. Jeszcze jeden. Ba. I teraz na ile te mikstury... Gość. Ty. Ona trochę minusowa. Czy się opłacało, to się nie opłacało, mi się wydaje. W sensie 200 na to wydałem. Mogę sobie jakieś, w ogóle mogę, pancerz trzeba. Dobra, to jeszcze, kurwa, już 47 minuta, szybko. Trzeba coś robić. Trzeba jeszcze wstąpić do straży. Strasznie dużo rzeczy. Czy zostawimy to na kolejny odcinek? Wydaje mi się, że zostawimy, słuchajcie, to na kolejny odcinek. No. Wydaje, nawet nie będzie się do tej straży zaciągnąć. U Lorda André chyba. A już 48 minut, wydaje mi się, że to odpowiedni moment, by dzisiaj zakończyć. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Przypominam na samym końcu łapka w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama. Serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. No i mamy jeszcze masę rzeczy do zrobienia w tej grze, masę, naprawdę, już sobie wyobrażam, gdzie już jeszcze naprawdę gigantycznie dużo, a jednak on po prostu za dużo gada. Naprawdę w to wierzysz? Myślicie, że ile warty taki złoty kielich jest? Myślicie, że dużo? Ja myślę, że przekonamy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Joink.